Cześć, siemanko, ja jestem Squiddle. Dzisiaj tak niestandardowo witam was w kolejnym odcinku z serii Industrial Craft. Niestandardowo, ponieważ mamy troszkę przyspieszoną ścieżkę wideo i nie ma dźwięków z gry, ponieważ nic nie nagrało, ponieważ były jakieś problemy z kartą dźwiękową. W ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, musiałem zrestartować komputer, aby wiedzieć, o co chodzi. Dzisiaj zajmiemy się budową elektrowni wodnej. Tak, będziemy budować elektrownię wodną. Dodatkowo ulepszymy reaktor atomowy, tak aby coś wreszcie produkował, ponieważ nic nie produkuje, a to jest takie troszkę smutne, że nic nie produkuje. No i co jeszcze będzie? Będzie właśnie kolejne miejsce, gdzie będziemy mogli minować, tak właściwie minować? Wydobywać różne surowce za pomocą minera i pompy, która będzie pompować wodę, bo pompa musi być. No tak więc, jak już widzicie, tutaj tworzę właśnie uranium cell, które włożę do reaktora jądrowego i będzie się tworzyło sporo naprawdę tej energii, której będą tony naprawdę, i oby było jej jak najwięcej. Tutaj pełno squidów, ja tu widzę, że nawet są pod wodą. Ojej, to jest straszne, pełno tutaj squidów. Squidy, co tutaj robicie, rzekłbym. No i już wiele, wiele energii się tworzy. Niestety brakuje mi czegoś takiego w tym modzie jak Chunk Loader. Coś takiego by się naprawdę przydało, ponieważ teraz idę właśnie w inne miejsce tworzyć tą elektrownię wodną, ponieważ tutaj nie mam za bardzo wody. No i tam by się bardziej to przydało. No ale cóż, póty co, mam 32 te młyny wodne. Dodatkowo 8 badboxów będzie. A 6, tak jeszcze troszkę niezdecydowany jestem, ale będzie 8. No i już jest 8 badboxów. I dodatkowo mam tu na moim ekranie, powiększę sobie tak na full screen. I jeszcze tak. Dobra, mam to już na full screenie, także no będzie mi się lepiej komentowało. No tak w czasie rzeczywistym przyspieszony na full screenie. No mój komputer jednak daje radę. Daje radę i pewnie zużywa jakieś tam 10% procesora, ale to tylko szczegół. Idziemy właśnie teraz sobie w hardkorowe miejsce, gdzie jest dużo wody. Jak widzicie, tam jest bardzo głęboko. Na mapie jest pokazany ciemny, niebieski kolor, więc tam na pewno musi być głęboko. A im głębiej, tym fajniej będzie zrobić właśnie taką elektrownię wodną. Tak, i postanowiłem, że jeszcze sobie to pogłębię, aby było jeszcze głębsze. W tym, dzięki temu osiągnę bardzo dużą wydajność tego, bo ponieważ te kratki tutaj zalewają, więc nie ma żadnego z tym problemu. No i mogę kopać tak w nieskończoność nawet. Ale tak jest ok. Będziemy kopać właśnie. Dlaczego ja robię elektrownię wodną w jeziorze, a nie w taką wieżę ciśnień, którą sam zalewam? Po pierwsze, musiałbym odrobić robić kształt. Po drugie, musiałbym wodę wprowadzać w każde pole osobno, a to jest troszkę męczące. No i po trzecie, nie chcę mi się budować niczego. Tak jest po prostu lepiej. Jak zbuduję coś takiego, wam też polecam zrobić coś takiego, no bo ponieważ będzie po prostu lepiej. Muszę timeline'a sobie tutaj wyciągnąć też, abym widział linię czasu. No i dobra, jesteśmy już po tym, jak to wszystko wykopałem, i będziemy tym razem sobie tu już to budować. Jak widzicie, to jest takie głębokie, tak aby się 32 te młyny wodne zmieściły bez problemu, a nawet troszkę jeszcze więcej. No i mamy tutaj wszystko, przyszykowałem sobie, jak będę wszystko robił. Ogólnie schemat jest taki, że 4 młyny wodne dookoła kabelka. Tutaj jeszcze zrobiłem jeden poziom, aby było więcej miejsca. No i badbox, znowu kabelek, dookoła młyny wodne i badbox. Tym sposobem będę bardzo dużo energii gromadził. No i to mi się wydaje dobrym rozwiązaniem, jak na taką elektrownię. Także taką elektrownię wodną wam polecam budować, a nie jakieś tam wieże ciśnień, ponieważ to jest bardzo nieskuteczne. Moim zdaniem, no to jest skuteczne, no ale przy budowie takiej wieży ciśnień się trzeba napocić. Jak widzicie, to jest ułamek sekundy, kiedy są pokazywane energia, która się tam gromadzi, ponieważ no to jest przyspieszone kilkukrotnie. O, fail. Pamiętajcie, żeby rozwalać maszyny kluczem, ponieważ inaczej dostaniecie sam
generator, a to nie jest fajne, ponieważ tracicie sporo surowców i czasu. To jest najważniejsze, tracicie sporo czasu. No, już tutaj ostatnie młyny wodne są budowane, są stawiane właśnie. I ostatnie badboxy. Już zaraz wszystko się tutaj to skończy. Budowa tego wszystkiego. No i jest okej. Tak, właśnie. Nasza elektrownia działa jak najlepiej. Tutaj jeszcze sobie innego badboxa postawimy. No i pora budować. Właśnie ten kabel, tu jak widzicie, puste miejsce jest, ponieważ kabel zajmuje cały blok, a nie tylko część, którą powinien zajmować. No i tutaj sobie gdzieś w tym miejscu wbudujemy pierwszego minera, ponieważ tutaj dookoła wszędzie będzie można robić minery. Ale tutaj sobie wybierzemy pierwszego. I jak widzicie, tak to epicko wygląda. Jeszcze tutaj zbudujemy, jeszcze jeden poziom wykopiemy, aby było jeszcze więcej energii produkowane przez te dolne generatory, ponieważ generatory, młyny wodne właśnie działają w taki sposób, że produkują energię albo od wiadra, które jest w nich włożone, wodę jakąś włożymy do młynu wodnego, ale to jest sposób nieefektywny, ponieważ byśmy musieli co chwilę do takiego młynu wody dokładać, albo jest drugi sposób, że produkują energię od bloków wody, które dookoła nich się znajdują. Tak więc robimy jak najwięcej miejsca, aby jak najwięcej bloków wody się znajdowało dookoła naszych młynów wodnych. Teraz będzie epicki jump, ja wam to zapowiadam. Jej, i prawie byśmy doskoczyli w domku, ale nie. Ten jump wykonuje się Ctrl plus spacja, gdy mamy te fajne budki z Quantum Suite. Suite. O, no i teraz zrobiłem coś, czego nie powinienem, także wiertłem te hardcore'owe, zbiłem maszynki i więc mam generatory, a nie maszyny. No się to nowa robić te maszyny. No i sobie zbieram tą pompę, a tak właściwie to są rury do pompowania surowców. Ominąłem sprawnie lawę, która tutaj była, no i idziemy już, wracamy drogą powrotną. Co to jeszcze możemy zrobić? Tak właściwie cały film trwał ponad pół godziny, ale no nie było dźwięku, więc macie takie coś szybkiego, na szybko zrobionego przeze mnie. Jakoś tam hardkorowo ten komentarz wyglądać nie będzie, no ale myślę, że też całkiem spoko może być. No bo źle nie będzie. No i tworzymy sobie jeszcze te pojemniki. Pojemniki stworzyłem? Chyba nie. W każdym razie, o, maszyny stworzyłem właśnie, te pompę i minera. Tutaj właśnie energia się gromadzi, jest już 2 miliony ponad. No i co takiego skomplikowanego jeszcze? Mamy wszystko tak właściwie. Pora będzie już wracać do induction furnace. Tutaj jeszcze drobne czyszczenie w ekwipunku. Zastanawiam się, czy stworzyć MFI czy badboxa. Ale jednak chyba wybiorę badboxa. A nawet podwójnego badboxa, to teraz zobaczycie, taka dziwna taktyka, odkryłem, że jeśli was nie stać na MFI, a nawet nie chcecie tworzyć MFI, to możecie stworzyć kilka badboxów, to jest też dobre rozwiązanie. Niestety, wow, ale fail. Bardzo drogie rozwiązanie, ponieważ po tym odcinku praktycznie nie mam cyny, został mi tylko jeden stack cyny, więc no, jak kilka stacków poszło, tak, tak poszło po prostu. Naprawdę drogie jest to wszystko, co robiłem w tym odcinku, a to jest Double Badbox, tak to właśnie wygląda. Odkryłem to przez przypadek, ponieważ postawiło mi się dwa. No i tak to już zostawiłem, niech to działa. Stworzymy sobie teraz kilka skrzynek. Tutaj też popełniłem jakiś błąd, ponieważ wyszło mi ich dwa razy więcej niż chciałem. No ale, no będą na później. Nie ma co, będą na później. Też troszkę rozwalimy, to przytniemy, będzie spoczko. Tak, postawimy ze dwie maszynki i tutaj kabel był za długo postawiony, tak wystarczy zdecydowanie. No i możemy już chyba z tym kończyć. Wszystko włożone, tutaj też pojemniki. No i skrzynka działa, więc tam, no, nasz system uważam za zakończony. Filmik też powoli będzie się już kończył, powoli zmierza ku końcowi. Jeszcze będziemy w tym odcinku robić... Nie będziemy robić zbroi Quantum, bo troszkę zabraknie jednak. Do pełnej zbroi Quantum potrzeba nam dokładnie 112
UU Mater, więc to jest naprawdę sporo. No jak tutaj widzicie, to już pierwsze surowce są wydobywane. My wracamy do domu super jumpingiem. Control plus spacja. Szkoda, że nie mogę wam tego pokazać tak live, no ale no. Niestety. I teraz będzie jump prosto do domu i prosto w dziurę. Widzieliście to? Prosto w dziurę, ale się śmiałem z tego na odcinku. Niestety nie mam dźwięku nagranego. To było takie epickie. Był skok randomowy gdzieś w przestrzeń i prosto w tą dziurę, którą Enderman zarąbał klocka. Dobra, odcinek się kończy. Ja wam chcę podziękować za oglądanie, za subskrypcję, za komentarze. No i za wszystko tak naprawdę, ponieważ gdyby nie wy, te odcinki tak dobrze by nie wyglądały. Ja się bardzo staram nagrywać jak najlepsze filmy, abyście byli zadowoleni z oglądania tego, żeby nie było to jakieś smutne, tylko po prostu, żeby to było epickie. Jak widzicie, mamy jedną trzecią właściwie tego, co jest nam potrzebne do stworzenia zbroi Quantum. No więc to jeszcze trzeba będzie troszkę poczekać. Mam nadzieję, że te wszystkie urany zrobią robotę i będziemy mieli już w krótkim czasie naszą kochaną zbroję Quantum i cały set tej zbroi. No i nie wiem tak naprawdę, co mogę jeszcze zrobić w tym Industrial Craftie, a coś będę chciał zrobić, aby ta seria jeszcze troszkę pożyła. Chociaż kilka odcinków, żeby ta seria jeszcze troszkę pożyła. No a później będzie jakieś zakończenie. Ciekawe też. Tutaj zbliżamy się do końca, buty poszedł się ładować. My się tutaj żegnamy w ekspresowym tempie. Także do zobaczenia do kolejnego odcinka. Na razie, pa i cześć. Dzięki za wszystko i pa pa, do zobaczenia, subskrybujcie i lajkujcie, no i pa pa, cześć!